Dzień dobry, drodzy słuchacze. Mam na imię Kamila i wspólnie z Pauliną zapraszamy Was do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu W spodniach czy w sukience. Przed nami wyjątkowa rozmowa z Anitą, regionalnym menadżerem sprzedaży. Dzień dobry, witam wszystkich. I Justyną, kierownikiem salonu Kiosk w Toruniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Które w czasie lockdownu podjęły się wyzwania poprowadzenia sprzedaży live na Facebooku marki Kiosk. Projekt spotkał się z wielkim entuzjazmem wśród naszych klientek, trwał ponad rok. Co więcej, z Pauliną również dorzuciłyśmy do niego swoje 5 groszy. Dlatego dzisiaj trochę powspominamy, zdradzimy kilka historii zza kulis. Anita, jaka była Twoja pierwsza reakcja na pomysł, że będziesz prowadziła sprzedaż live dla naszych klientek? Był stres? Przygotowywałaś się jakoś? Tak jak powiedziała koleżanka, to było wyzwanie. Czy był stres? Oczywiście, że był stres, było dużo myśli w głowie. Nie tym zajmowałam się na co dzień, tak jak tutaj wspomniałaś, byłam regionalnym, więc miałam do czynienia z klientkami, ale tylko podczas wizyt w salonach. No i niestety nastała pandemia, tęskniłyśmy bardzo z Justyną za tymi klientkami i szef powiedział, Anita, może by rozpocząć sprzedaż w jakiś inny sposób. No i wtedy pomyślałam, że sprzedaż na żywo by była ciekawa, ale jak to zrobić? No, myślę sobie, zaprezentować mogę, pokazać mogę, wiedzę mam, klientki znam, produkt również, więc poszłyśmy na żywioł tak naprawdę. Dużo było przygotowań, dużo osób było zaangażowanych, ale dla mnie to było, no, myślę, że łatwe, przyjemne i taka codzienna rozmowa z klientką, tylko że nie na żywo, a przez, powiedzmy, ekran. Justyna, ty dołączyłaś do transmisji nieco później. Z Anitą znacie się bardzo dobrze, bo na co dzień mniej więcej ze sobą współpracujecie. Bije od Was super energia. Od początku wiedziałaś, że to będzie dobry pomysł, czy może miałaś jakieś wątpliwości przed pierwszym wystąpieniem? Wątpliwości. Wątpliwości raczej nie miałam. Ja generalnie lubię nowe wyzwania, lubię w czymś nowym się odnajdywać, więc i tutaj sobie pomyślałam, że fajnie by było, gdybym mogła spróbować. Wiadomo, że początki były troszeczkę ciężkie pod względem takim, że nie byłam na co dzień, a wiadomo, obyta z kamerą, więc na początku był lekki stres, lekkie takie zapytanie, czy ja sobie z tym poradzę, bo przecież oglądać będzie mnie bardzo dużo osób, więc no, poszłam po prostu typowo na żywioł. Wiadomo, na początku nie było tak luźno, jak było to później, ale myślę, że nie było aż tak źle. Panie nas od pierwszego live'a polubiły, złapały z nami bardzo bliski już później kontakt, także ja jestem z tego projektu bardzo zadowolona. To ja może tutaj dodam, jak to w ogóle wyszło, że poprosiłam Justynę. Pierwsze dwa live'y były tylko ze mną, czyli ja prezentowałam rzeczy i po prostu pokazywałam je na wieszaku. No i później pomyślałam sobie, zresztą panie też pisały, że proszę przymierzyć. Nie byłam w stanie tego robić sama, ponieważ było to na żywo. No i pomyślałam sobie, że Justyna, która pracuje właśnie w salonie w Toruniu, mogłaby zostać moją modelką. Różnimy się rozmiarami, tak? Więc mówię, tutaj możemy, jak hasło nasze głosi, jesteśmy różne, jesteśmy piękne, możemy prezentować po prostu dwa rozmiary. No i tak właśnie powstał pomysł, że zaproszę Justynę jako modelkę i myślę, że wyszło tutaj świetnie. Tak jak Justyna mówi na początku, nie było tak luźno i wesoło, ale to troszkę nas rozbawiły nasze klientki, bo jak powstały jakieś, nie wiem, przejęzyczenia, to one nam to wybaczały, pisały, nie stresujcie się dziewczyny. No i śmiały się razem z nami. Dokładnie. Tak. No właśnie, a miałyście świadomość tego, że te transmisje tak naprawdę pojawiają się na fanpage'u, który ma prawie 101 tysięcy polubień. To jest ogromna liczba. No, nie miałam takiej świadomości. Raczej myślałam o tych klientkach, które nas oglądają, które są z nami podczas, ale o tym nie wiedziałam. Ja też nie byłam do końca tego świadoma od samego początku i Bogu dziękuję za to,
Bo gdybym jeszcze była świadoma tego, że faktycznie jest tyle tysięcy obserwujących osób, to pewnie... Stresowałabyś się dwa razy bardziej. Bardziej, oczywiście, że tak. Także na ten moment już jestem tego świadoma, na tamten moment nie byłam tego świadoma, także całe szczęście. A powiedzcie proszę, jaka była reakcja waszych kolegów z pracy, dziewczyn w sklepie, kolegów z centrali na to, że podjęłyście się tego projektu i występujecie w tym... tej sprzedaży live. Może ja zacznę. U mnie w sklepie dziewczyny patrzyły tak troszeczkę z takim, jak to powiedzieć, też z taką ekscytacją. Mhm. Ja też z nimi o tym rozmawiałam, czy ja sobie poradzę. A też wiele było takich śmiesznych rozmów między nami, o których tutaj nie będę już ze szczegółami rozmawiać. Czułam wsparcie, także mi to też bardzo pomogło. Super. Jeśli chodzi o mnie, to jakiejś ekscytacji, nie wiem, rozmów na ten temat nie było. Ja jestem troszkę inna niż Justyna, więc może też nie chciałam rozmawiać. Natomiast dziewczyny brały z tych naszych filmów takie inspiracje dotyczące tego, co mówimy, bo nie każdy sprzedawca ma taką wiedzę na temat produktu, jak my mamy, nie ma takiego doświadczenia, więc dziewczyny oglądając te live'y uczyły się dużo o produkcie, więc raczej od takiej strony rozwojowej i o tym rozmawiałyśmy. No właśnie, oglądając jakby te transmisje, klientki mogły odczuć, że jesteście ekspertkami w tym temacie, bo w sumie od wielu lat pracujecie w marce Kiosk. Dobrze znacie produkty, dobrze znacie klientkę. Powiedzcie, czy te transmisje wpłynęły na waszą codzienną pracę teraz? Coś się zmieniło? Oczywiście i to bardzo dużo się zmieniło. Przypomnę, że to był jeszcze ten czas, gdzie w pracy nosiło się maseczki, wiadomo. Panie przychodziły do mnie do sklepu i to one mnie zaczepiały, że tak powiem, w dobrym słowa znaczeniu. Chciały ze mną nawiązać kontakt, chciały dowiedzieć się, jak to wygląda od strony takiej, powiem, z drugiej strony ekranu, jak trwają przygotowania i tak dalej, gdzie live'y są nagrywane. Przede wszystkim zyskałam bardzo dużo grono takich klientek, które rzadko przychodziły przedtem, a po live'ach zaczęły częściej przychodzić i to nie tylko pod kątem tutaj zakupów, tylko pod kątem też, żeby się spotkać, porozmawiać, czasami nawet na takie luźne tematy. Bardzo miło wspominam ten czas. Jeśli chodzi o mnie, to ja spotykałam klientki podczas wizyt w moich salonach. No i tak jak właśnie to te panie mówiły, a dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze nie wiedziałam, o co chodzi, a pani mówi, ja panią znam z telewizji, tak? Więc to było takie śmieszne, wtedy rozmawiałyśmy i te klientki naprawdę chciały rozmawiać, doradzały się. Jeżeli już byłam podczas obsługi, to czekałam do końca, żeby pani zrobiła zakupy. No i to było takie z wizyt. Natomiast to, co się zmieniło, no to poszłam krok dalej i teraz robię filmiki typowo o naszej kolekcji. Tak, na naszym YouTubie. Tak, na YouTubie. I na pewno zdobyłam duże doświadczenie, trochę odwagi, chociaż powiem, że na żywo sprzedaż jest zdecydowanie łatwiejsza niż tak właśnie filmiki montowane, bo powtarza się ciągle to samo, a na żywo po prostu idzie. Ja jestem osobą, która lubi kontakt z klientem i dużo mówi, więc tak na żywo nie sprawia mi bardzo kłopotu jak nagranie, zmieszczenie się w czasie i nie wiem, jeszcze nie daj Bóg przeczytanie czegoś z kartki. Więc zmieniło się, zmienia, idzie w dobrym kierunku. Może jeszcze powstanie jakiś inny pomysł, więc to był taki początek pracy trochę w innej odsłonie. To można powiedzieć, że jesteście trochę takimi twarzami naszej marki, ambasadorkami. Jesteście rozpoznawalne teraz. Miło mi to usłyszeć. Tak po części pewnie tak jest. Tak jak mówię, właśnie panie nas rozpoznają i to jest bardzo przyjemne i miłe. To ja może teraz zapytam, bo w czasie live'ów działy się różne rzeczy i było też sporo takich zabawnych sytuacji. Czy możecie zdradzić nam jakieś takie historie, które zapadły wam w pamięć
I byście chciały je tutaj przytoczyć? Możemy zdradzić, ale oczywiście te takie najbardziej pikantne szczegóły zostawimy dla siebie. Co chwilę się działo, prawda, Anita? Tak. No jak byłyśmy, jak prowadziłyśmy razem live'a, to zawsze napędzałyśmy się nawzajem taką pozytywną energią, żeby ten czas fajnie też razem spędzić i przy okazji wykonać kawał dobrej roboty. Może Anita, ty coś byś powiedziała na temat tych śmiesznych sytuacji? O śmiesznych sytuacjach za chwilę, ale myślę, że warto tutaj wspomnieć, że nasza siedziba mieści się w Bydgoszczy. Jesteśmy firmą z Bydgoszczy, a my dojeżdżałyśmy z Torunia. Więc często wyjeżdżałyśmy wcześniej, więc już po drodze się zastanawiałyśmy, jak to dzisiaj pójdzie, co mamy przygotowane. Nie zawsze te rzeczy oczywiście były mierzone przed, więc... Bo nie więc było czasu czasami. Często nie było czasu, bo też robiłyśmy to po pracy, i więc to wszystko było w biegu. No i już po drodze się nakręcałyśmy, jak to dzisiaj będzie. Mimo czasami miałyśmy zły humor, ale mówimy, no nie, trzeba, panie, okres pandemii, panie wszystkie są smutne, więc my musimy panie rozbawić. I no i startowałyśmy. Śmieszne sytuacje, było ich naprawdę bardzo dużo, bo zawsze chciałyśmy wyrobić się w godzinę, więc jedna drugą przyspieszała. Jak ja zaczynałam dużo mówić, to Justyna mi dawała znaki na odwrót. No i duże było przejęzyczenie. Dużo było tak właśnie, że coś ja popłynęłam, Justyna wtedy dawała mi znaki. Najśmieszniejsze to było to kiedyś, jak na kolor kremowy powiedziałam, że jest to kość ogonowa. A miała być kość słoniowa. Dokładnie tak. Tak, dokładnie. I w tym ferworze ja bym tego nie zauważyła, więc Justyna mi dawała znaki zza kulis, więc i już było śmiesznie. Było do tego stopnia śmiesznie, że ja straciłam mowę i już nie mogłam mówić, więc zaczęłam zasłaniać się, ale jak panie nasze komentowały, no to po prostu nasze napięcie z momentu na moment schodziło. I łzy leciały z oczu ile razy, nie? Tak, ze śmiechu oczywiście. Tak. O tym, co działo się za kulisami, to też trochę my, Kamila, możemy opowiedzieć, bo my stałyśmy po tej drugiej stronie, po stronie technicznej, prawda? Tak. Odpadające numerki, zaczynające się zamki. Bo byłyśmy też odpowiedzialne za przebieranie naszej modelki. Tak, bardzo miło wspominam ten czas oczywiście. Tak, te wszystkie buty zapinane na ostatnią chwilę, bo zaraz wyjście. Często też pamiętam, że Anita, jak ty widziałaś, że my jeszcze nie jesteśmy ubrane, bo jeszcze trzeba jakieś kolczyki dopiąć, to musiałam wymyślać. Tak. Także działo się wiele. Tak, jeszcze a propos właśnie tych takich sytuacji, pamiętam, panie bardzo zapamiętały sobie kolor wina i nie był to kolor czerwony, tylko zielony, bo ja miałam na myśli butelkę. I później już jak, nie wiem, jakieś panie zdawały złe komentarze, to te nasze ulubione wpisały właśnie o tych żartach, że tak ogólnie też rozluźniały te klientki, które były z jakiegoś powodu tam spięte. Były też sytuacje, kiedy przez pomyłkę ktoś nam przygotował odzież nie w rozmiarze Justyny, a w rozmiarze S. W twoim rozmiarze. A w moim, tak. Justyna wbijała się i zastanawiałyśmy się, pokazywała mi, że chyba nie wyjdzie, tak, ale wychodziła. Tył był zamek niezasłonięty, ale przód był ładny, prawda? Tak. I tak boczkiem, żeby się nie odwracać tyłem. No dużo było naprawdę takich fajnych, śmiesznych sytuacji. Co chwilę coś się... Każdy właściwie, live tak, to była śmieszna sytuacja. Tak, bardzo fajnie. Ja to dlatego też bardzo miło wspominam, bo pomimo tego, że to była tylko godzina, no to ten czas naprawdę był spożytkowany z pozytywną energią i z takim naprawdę przytupem ostrym. Dokładnie. Ty przed naszą rozmową, Paulina, sprawdziłaś, ile odcinków nagrałyśmy przez ten ponad rok. Tak, to było łącznie 134 odcinki. Wow. Zaczęliśmy 20 marca 2020 roku i ostatnia transmisja pojawiła się 15 czerwca 2021 roku. Kawał czasu. Kawał czasu, tak. I tu też musimy wspomnieć, że naszą drugą parą prowadzących była Paulina i Magda.
I naprzemiennie się spotykałyśmy. Raz właśnie byłyście wy, Anita, Justyna, i w następnym spotkaniu była Paulina, Magda. A... Znaczy, zainteresowanie tą transmisją live było tak duże, że my w pewnym momencie jakby robiliśmy dwa razy w tygodniu transmisję. I nie zawsze dziewczyny były dostępne, no wiadomo, no bo jeszcze obowiązki takie pracy na co dzień, więc musieliśmy znaleźć drugą parę prowadzących. Także była jeszcze Paulinka i Magda z nami. A ja jestem ciekawa, czy wam zdarza się oglądać inne transmisje? Jesteście fankami tego typu zakupów? Fankami to jest może za dużo powiedziane. Wiadomo, że... W ostatnim czasie no, te transmisje sprzedażowe na żywo zrobiły się bardzo popularne. No i mamy taki jakby rozpiętość tego, tak jak patrzę pod kątem, już mogłabym powiedzieć trochę specjalistycznym, no bo jednak półtora roku w tym brałam udział, no to już się tak mogę za specjalistkę uważać. Oczywiście się śmieję. Z ciekawości czasami wchodzę i patrzę, ale to bardziej pod kątem tego, żeby zobaczyć, jak wygląda obsługa, w sensie... Tak od strony technicznej. Tak od strony technicznej bardziej, tak, tak. Nie tak od strony, co kto sprzedaje, tylko bardziej w jaki sposób. Mm-hmm. To przyznam się tutaj szczerze, że czasami podglądam. A masz takie momenty, że... A, zrobiłabym to lepiej. Ale oczywiście. O, tak myślałam, taką odpowiedź liczyłam. Tak, oczywiście, że tak. Ja mam dokładnie tak samo cały czas, więc nie oglądam, ale to się wyświetla samoistnie, mhm. więc widuję dużo osób, które to robią i wiem, i jakby tak czuję, że ja to robię lepiej. Może to nieskromnie zabrzmi, ale te transmisje mam wrażenie, że nie tylko sprzedają produkt, ale też i osobę, i te osoby, to ich zachowanie często, no dla mnie, z mojego punktu widzenia nie jest profesjonalne. Uważam, że nasz live był profesjonalny pod każdym względem. Nie chodziło o to, żeby się pokazać, tylko żeby sprzedać klientkom nasz produkt i żeby to one były ważniejsze, a nie my. Mhm. A często jest na odwrót. To prawda. A czy z perspektywy czasu coś byście zmieniły, na przykład w sposobie prowadzenia, prezentacji produktów, stylizacji? No ja na pewno, gdybym miała więcej czasu i gdyby to była tylko moja, nie wiem, jedyne moje zajęcie, mm-hmm. no to może bym jeszcze bardziej wsłuchała się w te potrzeby klientek i przygotowała dla nich, nie wiem, więcej typowych zestawów gotowych, bo nasze klientki uwielbiają zestawy. Można by zrobić to bardziej tematycznie pod komunię, jeżeli takie są, lub pod inne okazje, żeby panie miały gotowy zestaw i mogły sobie go po prostu zakupić bez kombinowania, co do czego, co z czym zestawić. Ale to by potrzeba było bardzo dużo czasu. Mhm. A to jest ja myślę, że nie zmieniłabym. Tutaj pomijając to, co Anita mówi, faktycznie, żeby powstał podział taki typowo tematyczny i tego się trzymać. Co bym, jedną rzecz, tą, którą bym mogła zmienić, to spróbowałabym na pewno sprzedaży na żywo w weekend. Mhm. I to ze względu na to, że jednak weekendy ludzie są zazwyczaj w domu, większość ludzi w weekendy nie pracuje i to właśnie dlatego bym zrobiła, żeby jeszcze więcej móc klientów, klientek przyciągnąć na nasze transmisje. Tak, cała pozostała reszta myślę, że była tak dopracowana, a jednak współpracują tutaj z nami sami fachowcy, zaczynając tutaj od was dziewczyny, kończąc informatycy, których pozdrawiamy oczywiście serdecznie również. Tak. Cała rzesza ludzi, która przygotowywała to, żebyśmy my w godzinę mogły ładnie wyglądać, fajnie to wszystko poprowadzić i żeby to nam dobrze wyszło. Więc to jest tylko to, że spróbowałabym sprzedaży w weekend. Tak, poza tym dla mnie wszystko było super.
Tak, bo nieraz nawet panie wieczorami, jak już było ciepło, to pisały, że no miło się was ogląda i chcemy z wami być, ale jednocześnie chcemy, nie wiem, spędzić czas gdzieś tam na powietrzu. Tak. Więc one wybierały między live'em a wyjściem, a tu w niedzielę mogłyby sobie usiąść przy kawce chociażby rano, zanim, nie wiem, dzieci wstaną i tak dalej. I mogłyby sobie zrobić na spokojnie zakupy. Ja myślę, że cały nasz zespół powinien być zadowolony z efektu, zadowolony współpracy, bo tak naprawdę to się spotkało z dużym zainteresowaniem i ten projekt okazał się sukcesem dla naszej marki. Dziękujemy, że przyjęłyście zaproszenie. My również dziękujemy. Również dziękuję serdecznie. Myślę, że dzisiejszą rozmowę możemy uznać za bardzo ciekawe uzupełnienie i podsumowanie naszych facebookowych transmisji. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przy nowych, fascynujących projektach kiosk. Oczywiście, ja jestem chętna jak najbardziej. A naszych słuchaczy zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu W spodniach czy w sukience.